naszym szeregu i naszych ochotników takich cywilnych też po prostu ustawiono 21 osób. Zgłosiło się 40. Połowy. A za wpadł? Nie, to powiem wam, że nawet nie jest. W ocenie personelu zachowywał się dziwnie, nie został dopuszczony do czynności. Zgodą pana doktora, pan doktor poddał się badaniu, pobraliśmy krew na zawartość alkoholu. Badanie krwi potwierdziło zawartość alkoholu. Jego kontrakt został rozwiązany i aktualnie nie wiąże go już kontrakt ze szpitalem. Serdecznie wszystkich Państwa. Historia bowiem zatoczyła koło. Tak jak w latach 50. ubiegłego wieku odkryto pokłady węgla brunatnego, które przez wiele lat kształtowały produkcji rumuńskiej o wydźwigu 160 ton z górnym napędem przeciona, czyli ono jest wyposażone to urządzenie w top drive, czyli mamy specjalne urządzenie, dzięki któremu no jest znak. To jest szkło. Słuchajcie, to jest w ogóle. Tu nie ma w ogóle szkła. Tu nie ma w ogóle szkła, tylko są ogólne śmieci. Że włożyli woreczek foliowy, to już jest niesegregacja. To jest niewiedza. Ci potwierdzi. To jest niewiedza, ale to naprawdę nie jest. Ela masz bio, ale jest we folię owinięte i już koniec. Słuchajcie, myślę, że największym naszym zwycięstwem jest to, że nareszcie stanęliśmy wszyscy razem. Popatrzcie, ile środowisk nas popiera. Wszyscy mówili, że nie czas. Ale powiedzcie, czy jest dobry czas na strajk? Chciałam dzisiaj powitać wszystkich mieszkańców naszego miasta Turek i zaprosić na drzwi otwarte naszego kościoła ewangelicko-augsburskiego, najstarszego zabytku w naszym mieście. Pogoda zachęca do zwiedzania naszego kościoła i dowiedzenia się o krótkiej historii, skąd tu się wzięliśmy, dlaczego i jak istniejemy po dziś dzień.
do mnie. Jeżeli zdecydujemy się na realizację pierwszego projektu w konkretnym miejscu, nie jest wykluczone, że również obok... Ja mam pytanie do pana Bieli. Czy ta elektrownia gazowa nie będzie uciążliwa dla mieszkańców? Jest ona sytuowana bardzo blisko... Wpisuje się w Wielkopolską Dolinę Energii jako pewną perspektywę dla naszego całego subregionu. Turek jest pierwszy, ale nie tylko Turek. W tym przypadku i w tej dziedzinie. Oczekiwalibyśmy pomocy. Oczekiwalibyśmy pomocy ze strony wszystkich szczebli administracji. Tej od szczebla, że tak powiem, już wojewódzkiego, który dysponuje określonymi środkami finansowymi w ramach czy to regionalnego programu operacyjnego. Już niebawem będziemy z panem posłem informować zarówno w Przykonie, jak i w Turku i w okolicach, bo kilka rozmów prowadzimy, ale to jest jakby na inną konferencję, na inną... Zośka. Igor, ty słyszał? Jaki kraj? Za Polskę. Za wolną Polskę. Polski nie ma! Mury za siebie! 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 No? Data jest symboliczna, bo to 13 grudnia i ta symboliczna data też wskazuje na to, że powinniśmy z niej wyciągać wnioski. Jesteśmy tutaj z prośbą i tutaj przekazuję panu po raz drugi. Proszę złożyć tak wszystkie dokumenty wchodzące do Urzędu Miasta czy do Starostwa, przechodzą przez tak zwany FUM.